18 maja obchodziliśmy 101. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej w Kalwarii Zebrzydowskiej odegrali barkę. Urząd Miasta zaprasza do ankiety, która pomoże w opracowaniu strategii rozwoju na lata 2021-2027 dla gminy Kalwaria Zebrzydowska. Ankietę można znaleźć na stronie Urzędu Miasta i portalu Kalwaria24. Wydawnictwo Kalwarianum wydało album Bernardyni. Album powstał w wyniku ponadrocznej pracy pana Piotra Banasika, który z aparatem fotograficznym dokumentował życie i pracę zakonników. W piątek 21 maja odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z Martą Malec-Lech, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, w sprawie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Barwałdzie Górnym. Warto wspomnieć, że w tamtym roku OSP w Barwałdzie Górnym obchodziło 100. rocznicę powstania. Obecnie posiadany samochód gaśniczy marki Mercedes pochodzi z 1975 roku, czyli jest prawie 50-letni. Jest to najprawdopodobniej najstarszy czynny samochód pożarniczy w powiecie. Został on przekazany jednostce w 2003 roku jako dar od miasta Hameln. W tym samym dniu arcybiskup Marek Jędraszewski sprawował mszę świętą w sanktuarium pasyjno-maryjnym w intencji świętej pamięci kardynała Mariana Jaworskiego oraz poświęcił płytę nagrobną zmarłego w ubiegłym roku kardynała kalwaryjskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w najbliższym czasie zostanie zmieniona nazwa ulicy Rzeźnianej w Kalwarii Zebrzydowskiej na ulicę kardynała Mariana Jaworskiego. Pod projektem uchwały w tej sprawie radnego Marcina Zadory podpisali się wszyscy radni.